Drogie panie, cholernie ważny temat naszedł mnie akurat w tym momencie i w tym momencie chcę wam go przekazać. Dzisiaj jest drugi dzień świąt, 2020 rok. Chcę wam przekazać coś, co nie do wszystkich dotarło. Boi się ten, kto traci. Ten, kto się boi, ten traci. To znaczy, jeżeli się boisz, to wiadomo, że tracisz albo że za chwilę coś stracisz. I jeżeli... Ponieważ to, co mam powiedzieć, jest bardzo ważne, to przeczekam, aż skończę ten komunikat. Uważajcie, drogie panie, jeżeli boicie się, że twój ukochany przestanie cię kochać, jeżeli się boisz tego, że on, że jego miłość ulotni się, wygaśnie, odfruje, to już tracisz, w tym momencie już tracisz. Co tracisz? Przede wszystkim tracisz swój dobry humor, przede wszystkim tracisz swoją energię, przede wszystkim tracisz swojego ukochanego, bo jak ty się boisz, to on zyskuje, po prostu dajesz mu w prezencie. Drogie panie, ja wiem, że to jest strasznie niepopularne, co mówię dzisiaj, w drugi dzień świąt 2020 roku, ale mówię to wam. Uwaga, drogie panie, miłość od wieków była narzędziem do walki, do opanowania drugiego człowieka. I to już Chińczycy opisywali, że tak samo jak w wojnie, tak samo w miłości. Przegrywa ten, kto się boi. Przegrywa ten, kto uzależni przeciwnika. Jeżeli ty się uzależnisz od faceta, to ty przegrywasz. I dlatego, drogie panie, nieraz takie zdziwione przychodzicie do mnie, że ten facet, który tak bardzo kochał, tak strasznie kochał, tak mówił, że kocha, nagle stał się mocno obojętny. Już nie jest taki szarmancki, nie jest taki miły, nie jest taki cudowny w stosunku do ciebie. Czemu nie jest taki cudowny? Bo dostał od ciebie wszystko, co chciał. A co on chciał? On chciał tylko jedną rzecz, żebyś się w nim zakochała, bo jak się zakochasz w nim, to on ma wszystko. Ma dostęp do wszelkich, do całych twoich zasobów. Jak ma już ciebie zdobył, no to po co będzie dalej zdobywać? To byłoby bezsensowne. I dlatego, drogie panie, to działa w obydwie strony. W obydwie strony działa. Bo tak długo, jak do końca nie zdobędziesz faceta, tak długo będziesz go pragnąć. Jak go zdobędziesz do końca, on ci też zobojętnieje. I to się stanie bardzo szybko. Się stanie bardzo szybko. Jak taki facet ci w tobie zakocha po uszy i nie będzie świata poza tobą widział, będziesz ty jedyną kobietą w jego życiu, to zacznie tobie też opadać. Też się zacznie zastanawiać, czy ktoś inny nie byłby lepszy. I dlatego informuję cię. Ja wiem, że to, co mówię, to jest za dużo jak na jeden filmik, ale tłumaczę ci. Jeżeli się boisz, to tracisz. I dlatego zyskują ci, którzy są odważni. Dlatego jeżeli chcesz zdobyć faceta, to bądź odważna. Postępuj odważnie, a nie głupio. Nie postępuj głupio. Ten, kto postępuje głupio, to traci. Czemu? Bo się boi. Boi się. I dlatego inwestuje dodatkowe środki w przegraną sprawę. Nigdy nie inwestuj w to, co jest przegrane. Jest przegrane, to ratuj resztki tego, co ci zostało. Chowaj po kieszeniach i uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nigdy nie staraj się naprawić. Nie da się naprawić czegoś, co jest przegrane. Nie da się naprawić przegranej. Bo przegrana to już jest zakończony temat. To tak samo, jak się nie da przegrać zwycięstwa. I dlatego z okazji nadchodzącego roku życzę ci, aby ten
Nadchodzący rok 2021 był dla ciebie rokiem odwagi, a ten się ten jest odważny, kto się uśmiecha. Dlatego uśmiechaj się, a to wspomaga twoją odwagę. Jak będę miał lepsze warunki, to zrobię z tego jeszcze raz 3 filmiki, żeby do ciebie dotarło w 3 różnych punktach. Po pierwsze, traci ten, kto się boi. Po drugie, miłość jest walką o uzależnienie drugiej osoby. A po trzecie, każdy uśmiech dodaje odwagi. A teraz komunikat niech będzie. Teraz posłuchajcie sobie następnego komunikatu. Bardzo chcecie. Następny, bardzo ważny komunikat.